Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Wszyscy z doświadczenia wiemy, że kiedy próbujesz przekazać jakąś prawdę dziecku, to musisz mu ją powtarzać i powtarzać i powtarzać. Rób tak, a tak nie rób. Sami, kochani, wiecie lepiej niż ja, ile żeście nerwów zjedli na tym, żeby dzieci się słuchały, czy wnuki. Ale ostatecznie wiemy, że dziecko zapamiętuje mimo wszystko. Nie? Ono to sobie bierze do serca. Co powie dorosły, dla dziecka jest ważne, szczególnie powtarzane ileś tam razy. Dokładnie to samo, moi drodzy, dzieje się w naszym przeżywaniu wiary. To, co słyszę i to, co sobie powtarzam powielokroć, to zostaje. Dlatego tak bardzo ważne jest w naszym wzrastaniu w wierze, czego my słuchamy, kogo słuchamy, czym się karmimy i co też mówimy innym. Co nam mówi dzisiaj święty Paweł? Czego słuchamy? W pierwszym czytaniu z listu do Tesaloniczan, pierwszego listu, święty Paweł przypomina: nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest słowo, zdanie, które święty Paweł bardzo często powtarza. Nie przeznaczył nas Bóg na gniew, byśmy to powiedzieli, na potępienie, ale na zbawienie. W moim przeżywaniu wiary chcę cały czas słuchać o Bożej dobroci. O tym, że Bóg posłał swojego Syna na ziemię po to, żeby świat zbawił, a nie potępił. Że nie ma kogoś takiego jak Bóg, który się gniewa. To jest nieprawda. To jest błąd teologiczny. Nie ma kogoś takiego jak zagniewany Bóg. Albo Bóg obrażony. Nie ma kogoś takiego. Teksty Biblii bardzo nas o tym przekonują. Tradycja Kościoła nas o tym przekonuje. Być może w niektórych częściach historii Kościoła zbyt mocno akcentowano, że oto Bóg jest gniewliwy, ale nie jest. Ofiarował za nas swojego Syna. Ofiarował za nas swojego Syna. Czy to oznacza, że się na nas gniewa? Nie, kochani. Oznacza, że jest do szaleństwa w człowieku zakochany. Taki jest Bóg. Uwielbiam takiego Boga. Kiedy słucham tej prawdy, zaczynam nią przesiąkać. I taką prawdę, kochani, ja i ty, jako chrześcijanie, chcemy przekazywać dalej. Co mówisz swoim dzieciom o Bogu?
co mówisz swoim wnukom o Bogu? Czy słyszą o Bogu obrażonym i zagniewanym po stokroć? Czy o Bogu, który do szaleństwa kocha człowieka i chce uczynić człowieka uczestnikiem swego szczęścia, radości, zbawienia? Kiedy to po stokroć będę słyszał, chcę w to wierzyć. Taki jest Bóg. Cudowny, oczywiście sprawiedliwy, jak najbardziej. Dający nam wolność. Jakiego Boga, o jakim Bogu słyszę codziennie? Czym się karmię? I jakiego Boga głoszę? Niech to pytanie dzisiaj w nas zostanie.